Zwycięstwo cieszy. To znaczy nie przyjechaliśmy tu na żadnym wypadku się bronić czy grać o inny wynik. Chcieliśmy tu wygrać jak każdy przeciwnik. Uważam, że Arka dzisiaj była w naszym zasięgu jak najbardziej i to pokazaliśmy na boisku. Trzeba się z tego cieszyć na pewno. Punkty cieszą. Przede wszystkim też zdobyta bramka zwycięska też cieszy. Także myślę, że tyle w tym temacie. Akurat uważam, że to był mecz typowy, mecz walki. Jedna sytuacja praktycznie, kto by wykorzystał sytuację, decydowała o zwycięstwie i w tej sytuacji była to nasza sytuacja. Jak powiedzieć, nie wiem, czy była ręka w polu karnym, czy nie było, bo byłem z drugiej strony boiska. Znaczy większe pretensje na pewno ze względu na wynik mieli zawodnicy Arki, ale to jest nie nasz problem. Akurat ja tak jak podkreślam, nigdy nie oceniam pracy sędziego i cieszę zwycięstwo i to jest najważniejsze. Dziś wygraliśmy bardzo ciężkie spotkanie. Zaczęło się dla nas dosyć dobrze. Później troszeczkę jednak osłabliśmy, drużyna z Arki przycisnęła nas. Jednak później poukładaliśmy naszą grę, stworzyliśmy kilka sytuacji. Cieszę się, że z tak trudnego terenu wywozimy punkty, bo ostatnio jakoś nam to nie wychodziło. Każdy wyjazd kończył się klapą. Dobrze, że dopisała publiczność, choćby ta z Grudziądza. Jeżeli chodzi o pracę sędziego, uważam, że chyba nie był stronniczy. W pierwszej połowie troszeczkę gwizdał pod Arkę, później troszeczkę pod nas, jednak to nie były takie sytuacje, które gdzieś tam miały oddźwięk w wyniku spotkania. Także uważam, że dzisiejsze 3 punkty bardzo cenne, jeżeli chodzi o nas. Przyjeżdżając tutaj do Gdyni, na pewno spodziewaliśmy się ciężkiego pojedynku. Wiedzieliśmy, że Arka Gdynia to dobry, poukładany zespół, tym bardziej u siebie. Wiadomo, że my ostatnio na wyjazdach nie punktowaliśmy i to był nasz mankament. Dlatego tym bardziej chcieliśmy dzisiaj zagrać na zero z tyłu. Wiedzieliśmy, że zespół Arki początek spotkania w cudzysłowie ruszy na nas, tak? Dlatego chcieliśmy mądrze odebrać piłkę i dobrze ich skontrować. Mieliśmy swoje sytuacje. Ja miałem wyborną sytuację do strzelenia, myślałem, że bramkarz się położy, chciałem uderzyć na siłę i trochę szkoda, natomiast zespół Arki w pierwszej połowie myślę, że miał dużo stałych fragmentów, to był nasz błąd trochę, że daliśmy się zepchnąć do defensywy i z tych stałych fragmentów rzeczywiście było gorąco pod bramką naszą, natomiast w przerwie powiedzieliśmy sobie kilka mocniejszych słów, że musimy zagrać lepiej, odważniej i uważam, że no dopisało nam w końcu trochę szczęścia i wykorzystaliśmy swoją sytuację, którą mieliśmy. Zespół Arki w drugiej połowie nie miał już jakichś klarownych sytuacji. Wywieźliśmy tutaj 3 punkty, z czego bardzo się cieszymy. Na pewno gospodarze mieli pretensje do sędziego, natomiast no, ja uważam, że sędzia ponowił rzut wolny poprawnie, bo piłkarz Arki był w momencie wykonywania naszego stałego fragmentu zbyt blisko. Dlatego nie wiem, czemu piłkarze się dziwili. Ja uważam, że zarówno jeżeli mylił się sędzia, to zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. I może się to skumulowało przeciwko zespołowi Arki pod koniec spotkania, stąd takie wrażenie, że sędzia mylił się gdzieś bardziej w naszą stronę. Natomiast ja uważam, że zarówno w jedną, jak i w drugą stronę sędzia popełniał podobne błędy i sędziował, myślę, tak samo w dwie strony, myląc się w dwie strony.